Pod koniec stycznia z jednej z posesji w Lesznie skradziono Audi warte ponad 150 tysięcy złotych. Po ponad 2 miesiącach leszczyńcy policjanci zatrzymali sprawców kradzieży tego luksusowego auta. Audi A7 odnalezione zostało w Warszawie. Sprawcami kradzieży okazali się mieszkańcy województw mazowieckiego i łódzkiego w wieku 23 i 41 lat. W chwili zatrzymania nie kryli zaskoczenia. Młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut bezpośredniego udziału w kradzieży, natomiast starszy pomocnictwa do przestępstwa. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone dalsze zatrzymania. Mężczyźni aresztowani zostali na 3 miesiące, grozi im do 10 lat więzienia.